Kilka miesięcy temu banda Miśków przyprowadziła Nabat na ciężarówkę z prezentami. Od tego zaczęła się saga opowiadająca o przeróżnych występkach grupki pluszowych misiów w świecie Fortnite. Na start drugiego sezonu zamknęli gnomka w swoim własnym więzieniu, na co gnomki odpowiedziały napadem na podziemną bazę misiów. Na tym się jednak nie skończyło. Na górce obok piszczącej puszczy miejsce ma ostateczna bitwa gnomków z widłami przeciwko miśkom z fajerwerkami. Asem w rękawie misiów był miniaturowy czołg i za duże hełmy. Gnomki za to na pole bitwy przywiozły armatę. Kto wygra ten pojedynek? Nikt, ponieważ nowym wyzwaniem pobocznym jest rozbrojenie obu stron konfliktu. Może to i lepsze rozwiązanie? Nie poleci już ani jedna kropla krwi. Choć nie wiadomo jeszcze, co oni przeszukują. Cześć, tu Ernest, a w tym filmiku rzucimy okiem na kilka takich właśnie ciekawostek, które zawitały na wyspę po ostatniej aktualizacji. Poruszymy tematy nowego sezonu, nowej wyspy oraz przyjrzymy się kilku mniejszym zmianom, które ciągną za sobą swoje własne wątki fabularne. Zaczynajmy! Najpierw pan Patyczak. Na południu wyspy można zaobserwować podróż pana Patyczaka. Raz na jakiś czas tutaj zaglądamy. Wszystko zaczęło się od tego, że coś przykuło jego uwagę w oceanie. Pan Patyczak na przestrzeni kilku miesięcy przebył krótki spacer wzdłuż górskiej ścieżki, a wczoraj zatrzymał się na krawędzi wyspy. Z nogą na nodze wpatruje się w głębinę oceanu. Jestem ciekaw, czy to tutaj właśnie chciał dotrzeć. Czy może jednak na chwilkę sobie tutaj przycupnął? Dalej, złote krzesło. Na wyspie ciągu dalszego doczekał się też los złotego fotela Midasa, który skradziono z agencji. Pewien złodziej zaciągnął go stamtąd kajakiem na brzeg i zapakował na tył samochodu w dużym krzaku. Stąd przyjechał krótki kawałek do Słonych Strzech, gdzie następnie wniósł złotą zdobycz do swojego pokoju w niebieskim domku. Niestety, podłoga w jego pokoju nie dała sobie rady z tak ciężkim fotelem. Zobaczcie sami, zrobiła się tutaj ogromna dziura. Dalej pod znakiem zapytania jest jego motywacja. Fakt, że wyrzucił plakat duchów z Midasem do śmieci, podpowiada nam, że między nim a Midasem mógł być jakiś zgrzyt i dlatego ukradł mu jego złoty fotel. Może jest zazdrosny o jego dotyk? Jeśli macie jakieś pomysły, to dajcie znać. A teraz ciężarówki. Dwa tygodnie temu, po miesiącach długiej podróży i zmian kierunków, spotkały się dwie ciężarówki. Jedna była załadowana paletami, a druga fotelami. Mówiąc spotkanie, miałem na myśli wypadek. Wszystko się rozleciało. W tej sprawie zainterweniowała policja. Obie strony ulicy zostały zablokowane, a do tego przyjechały tu dwie ciężarówki, które pomogą tutaj posprzątać. To nie wszystko. Materiały, które tutaj się rozeszły, zostaną wykorzystane do budowy nowej wieżyczki lub małej chatki. Czas nam pokaże, co tutaj dokładnie będzie stało. Oby budowa tej wieżyczki nie zajęła wieków, jak to było z tą wieżyczką ze starej wyspy. Po raz kolejny rzucimy okiem na Northwood Insurance. Ostatnio na wyspie Northwood Insurance postawiło swój budynek w zalewie zastoju. W różnych nazwanych miejscach rozstawili znaki ze swoim logo. I dalej jestem przekonany, że te miejscówki, w których te znaki stoją, albo jako jedyne przetrwają to, co planuje zrobić Midas, albo jako jedyne tego nie przetrwają. Wersja wydarzeń numer 1 zdaje się być bardziej prawdopodobna. W poprzednim rozdziale w Wykrzywionych Wieżach był pewien budynek, który non-stop był niszczony przy okazji różnych absurdalnych wydarzeń, dopóki nie postawiono tam Northwood Insurance, które jako jedyne przetrwało wybuch wulkanu, który zamienił resztę Wykrzywionych Wież w pył. Wczoraj zaszła malutka zmiana. Na przodzie i tyle firmy ubezpieczeniowej w zalewie zastoju pojawiły się skrawki plakatów. Na ten moment nie można z nich niczego ciekawego wyczytać, ale na szczęście życie nam ułatwili wydobywcy danych. Ale zanim wam te plakaty pokażę, przypomnę wam najpierw filmik o wycieku na temat trzeciego sezonu. Plac, o którym mówiłem, już się sprawdził. Tak samo nowy skin Technik i kilka innych rzeczy. Wspomniałem tam też o motywie następnego sezonu. Ma się on skupiać na wodzie, a jednym z nowych pojazdów mają być rekiny. Była też mowa o mięśniaku, po którym zostanie tylko głowa, a resztę ciała zastąpią robotyczne części. Zachowajcie to gdzieś z tyłu głowy. Oto pierwszy z trzech różnych plakatów. Przedstawia on domek na kole ratunkowym, który dryfuje na wodzie, a w lewym dolnym rogu jest logo Northwood Insurance. To jest oczywiście reklama, która daje znać, że warto się u nich ubezpieczyć przed zalaniem wyspy. Drugi plakat za to jest rysunkiem mięśniaka z pływakami na ramionach. Co tu dużo mówić, coś mi się wydaje, że mięśniak po prostu bardzo nie lubi wody. Czy takie pływaki mu wystarczą na długo? Trzeci plakat to zdecydowanie mój ulubiony. Widać na nim bananka,
który chyba totalnie nie ma pojęcia, co na niego czyha pod taflą oceanu. Tak, słuchajcie, to jeden ogromny rekin. Co zdradza nam, że w przyszłym sezonie rekiny rzeczywiście mogą stać się nowym zagrożeniem albo nowym środkiem transportu. Teraz wycieki z tamtego filmiku mają jeszcze więcej sensu. To, że były prawdziwe, już wiemy. A teraz mamy dodatkowe potwierdzenie tego, prosto z samej gry. Poza tym do gry wczoraj przedwcześnie wszedł nowy tryb imprezy. W tym trybie cała zabawa odbywa się na nowej wyspie. Znajdziemy tutaj innych graczy, mnóstwo fajnych miejsc i sposobów na wykorzystanie czasu. Jednym z moich ulubionych miejsc tutaj jest zdecydowanie scena. Wygląda fenomenalnie i nie mogę się doczekać tego, co przygotują dla nas twórcy gry. Na razie tutaj gra zapętlona sklejka różnych ekranów czytywania i pakietów muzycznych, co już wygląda super, ale ma ogromny potencjał. Nie zdziwię się, jeśli tutaj odbędzie się powtórka koncertu Marshmello z okazji jego prawdopodobnego powrotu do sklepu. Innym ciekawym miejscem tutaj jest ekran. Tutaj akurat już nic a nic nie gra, ale fakt, że takie otwarte kino istnieje, zdradza nam, że niedługo coś tutaj zostanie puszczone. Są tutaj też różne minigry, typu wyścigi na czas oraz zabawki. Można się porzucać pomidorami albo burgerami. Są tutaj nawet wyrzutnie paintballi. Nie ma za bardzo jak nimi uwolnić z siebie duszy artysty, ale nabrudzić można. Znajdziecie tutaj też łuk z przepychaczem, który można komuś gdzieś przyczepić. Oj, mięśniakowi to się chyba nie spodobało. Warte uwagi są też budki, dzięki którym można zmienić skiny i emotki bez wracania do lobby. Koniecznie dajcie znać, co wam się tutaj najbardziej podoba. Jestem ciekaw, w jaki sposób twórcy gry wykorzystają ten tryb w następnym sezonie. Z poziomu tego trybu można rozpocząć mecz. Co jeśli ta wyspa stanie się nowym lobby? Taka wyspa to według mnie o wiele lepszy sposób na zabicie czasu, gdy czeka się na znajomych. To na pewno lepsze niż patrzenie się w statyczne lobby. Oj, też jest tutaj kilka błędów. W Fortnite jest jeszcze jedna sekretna nowość, a mianowicie gra. W pokoju Deadpoola na monitorze jego komputera można wybrać specjalną aplikację, która zabierze nas do świata Deadpoola na nartach. Za zadanie w tej grze mamy unikać różne przeszkody, ale przede wszystkim nie może nas złapać bananek. Jeśli mu się to uda, to najpierw nas zje, a następnie wraz z resztą bananków przyjmie pozycję dominacji. Trudno jest tutaj wbić jakiś wybitny rekord. Nasz wynik resetuje się po przebiciu 1400 metrów. A na koniec ciekawostka na temat organizacji na wyspie. Dwa nowe skiny, ta pani z pakietu startowego oraz Hugo, mają na ramieniach emblematy z logo organizacji, których dotychczas nie widzieliśmy jeszcze na wyspie. Co się z tego rozwinie, dopiero zobaczymy. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Wysie Bojowym.